thank mm -hmm. Monika Włodarczyk, witam państwa. Zapraszam na Czas dla Dolnego Śląska. Dziś moim gościem w studiu jest pan Krzysztof Hoł, prezes zarządu Aquapark Wrocław. Witam serdecznie. Dobry. Panie prezesie, spotykamy się przy okazji pięciolecia istnienia Wrocławskiego Parku Wodnego. Ale chciałabym, aby nasza roz rozmowa rozpoczęła się od następującego faktu sprzed kilku dni. Radni ze świdnicy zadecydowali, że właśnie w tym mieście nie powstanie park wodny, nie powstanie akwapark w ciągu najbliższych lat, dwóch lat co najmniej. A przeciwnicy projektu twierdzili, że uratowali w ten sposób miasto przed katastrofą finansową. Panie prezesie, obserwował pan um, dyskusję radnych w Świdnicy ze swojej perspektywy, perspektywy prezesa Aquaparku we Wrocławiu? Nie tylko obserwowałem, ale braliśmy, braliśmy udział w samym projekcie. Byliśmy proszeni przez jedną ze spółek wrocławskich, która miała być operatorem w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przy tym projekcie ze spółką Świdnickie Inwestycje i byliśmy doradcą, że tak powiem merytorycznym w tym, przy, przy tym projekcie i cały ten projekt po prostu znamy. Z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że nie powstanie nam konkurencja przez najbliższe dwa lata i z jakiegoś powodu możemy się cieszyć. Z drugiej strony jednak należy powiedzieć odnieść się do tego, że jednak w Świdnicy nie będzie moim zdaniem bardzo dobrego parku wodnego. Troszeczkę poprawiliśmy projekt, staraliśmy się go pooceniać i po, poprawić. Wydaje mi się, że powstałby naprawdę bardzo ciekawy obiekt. Czy to byłby obiekt, który by na siebie zarabiał? Prawdopodobnie nie, ale czy to byłby obiekt, który podniósłby jakość życia w Świdnicy? Jestem o tym przekonany. W związku z powyższym <grym> trudno powiedzieć, co tak naprawdę zadecydowało w tej sprawie, natomiast moim zdaniem ten obiekt w dalszej perspektywie powinien w Świdnicy powstać. Z dwóch przyczyn. Świdnica jest dość dynamicznie rozwijającym się miastem. Jest chyba całkiem nieźle zarządzana. Wydaje mi się, że to jest miasto o takim potencjale, że mogłoby, mogłoby po prostu. Wytrzymać utrzymanie takiego, takiego obiektu. Ja w ten sposób chciałam zapytać o kwestię, czy akwaparki są właśnie opłacalnymi inwestycjami dla dolnośląskich gmin. Na przykładzie Wrocławskiego Akwaparku. Jego koszt budowy to około 130 milionów, milionów tak. złotych. Wciąż trwa proces z wykonawcą niemiecką firmą Interspa, która chciałaby przez 28 lat zarządzać inwestycją. Tych aspektów finansowych jest sporo przy okazji. Samej budowy akwaparków, ale także przy okazji funkcjonowania Wrocławskiego Akwaparku. Panie prezesie, no właśnie, czy to nie jest kosztowna inwestycja? Tak samo kosztowna jak filharmonia, tak samo kosztowna jak transport w mieście yy, i tak samo kosztowna jak regulacja rzek, yy, wałów yy, na Kozanowie. To są zadania własne gminy. Krzewienie kultury fizycznej odbywa się w wielu aspektach. Yy, zdrowe społeczeństwo to. To dobre społeczeństwo i rolą miasta jest nie tylko inwestować w twardą infrastrukturę, w mosty, ale również dbać o ludzi. Teatry, sztuka, trudno znaleźć teatry, które na siebie również zarabiają bez, bez, na całym świecie. To jest ta sama, ta sama metoda. Problem tylko polega na tym, że Polska, Polacy nie są jeszcze przygotowani na to, że, kultura, że krzewienie kultury fizycznej jest elementem misji miasta. I ta misja jest przelewana na spółki miejskie, które następnie budują akwaparki i tę misję po prostu realizują. Ta misja kosztuje, tak samo jak misja transportu, coraz lepszego, coraz bardziej wydajnego, misja dobrej sztuki, teatru, kultury. Staramy się po prostu robić to, co miasto powinno robić dla mieszkańców i powinno ich rozwijać w wielu, wielu aspektach. Z jednej strony miasto inwestuje w sport kwalifikowany. Profesjonalny sport, Wielu, y, wiele miast bardzo, bardzo poważnie do tego podchodzi, wiele miast słynie z tego, że inwestuje w sport kwalifikowany. A z drugiej strony, miasto inwestuje w sport niekwalifikowany, w kulturę fizyczną dla wszystkich, dla mas. W tym także dostęp do rekreacji. Zdecydowanie. Którą niewątpliwie są akwaparki. Zdecydowanie. Koszty. Sporo mówimy o finansach, o pieniądzach związanych z funkcjonowaniem akwaparku. Ja chciałam zapytać, dziś po pięciu latach akwapark utrzymuje się głównie ze wpływów z, wpływów z biletów, ale tak. od początku tak nie było. Nie było. Każda spółka wymaga rozpędu, każda spółka wymaga dokapitalizowania przez właściciela żeby mogła w dalszej perspektywie przynosić temu właścicielowi zyski. W rozumieniu miasta nie do końca chodzi o zyski kapitałowe sensu stricte. Każde miasto, które inwestuje w obiekty użyteczności publicznej, a takim jest Aquapark. Park, właściwie zależy mu na, na jednym podstawowym elemencie, żeby, ta, żeby, spu, żeby ta, ten obiekt, ta spółka, Sama, była, sama była, była samowystarczalna finansowo. To znaczy, żeby swoje koszty pokrywała ze swoich y, przychodów, a jednocześnie, żeby się rozwijała. I w tej chwili można bardzo odpowiedzialnie powiedzieć, że Wrocławski Park Wodny, to jest takie miejsce, które samo się finansuje, samo y, 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 finansuje swoje inwestycje. Każdy by chciał, żeby one były większe, ja również. Natomiast robimy takie inwestycje, na jakie nas stać, ale jednocześnie nie prosimy gminy i mieszkańców o to, żeby nas, nas wspierali. Bardzo ważna rzecz, właściwie najważniejsza, jeśli chodzi o, o koszty i o finansowanie akwarków jest taka, że ja serdecznie dziękuję Wrocławianom za to, że tak licznie odwiedzają Wrocławski Park Wodny, ponieważ utrzymujemy się z biletów który, i z wizyt naszych klientów cena takiego wejścia cena biletu do akwaparku stanowi odzwierciedlenie również nie tylko naszych kosztów, ale również misji, którą chcemy realizować. I ta misja jest wtedy bardzo różnie w różnych aspektach przez nas realizowana. Z jednej strony każdy wrocławianin może mieć dzisiaj poczucie tego, że wchodząc do akwaparku po pierwsze korzysta z usługi na jakimś tam poziomie. Staramy się ją zapewniać i, y, jak, na jak najwyższym poziomie, jak najlepiej, ale z drugiej strony na pewno m, chcemy, żeby miał poczucie, że dzięki temu, że on korzysta z akwaparku, domy dziecka, y, ludzie, których nie stać, mieszkańcy, których nie stać na korzystanie z jakiejkolwiek rozrywki, korzystają z tej rozrywki u nas. I to poczucie y, mnie napawa pewnego rodzaju y, dumą, że Wrocławianie do nas przychodząc grymialnie, są w stanie i chcą, chcą nam, nam w tym pomagać. Co prawda to my de jakby decydujemy o tym, jak ma wyglądać taka społeczna odpowiedzialność biznesu i w co chcemy rzeczywiście, komu chcemy pomagać, ale my nie pomagamy, nie byłoby naszej pomocy bez, bez, bez wsparcia mieszkańców. Samego, y, samych Wrocławian. Tak ja jest. chciałam zapytać o cennik. No właśnie, to cennik, który także może budzić pewne kontrowersje. 89 zł, około 89 zł kosztuje bilet rodzinny w trakcie weekendów tak. i 75 zł bilet rodzinny całudniowy w dni powszednie. To są tak. duże stawki, czy to są? Stawki na kieszeń przeciętnego Wrocławianina, przeciętnej wrocławskiej rodziny? To są stawki, które są stawkami rynkowymi. Jeśli przeliczymy 3-4 bilety do kina, wychodzi nam identyczna kwota. Jeśli przeliczymy 3-4 bilety do teatru, mam wrażenie, że wyjdzie dużo większa. To jest po prostu rodzaj rozrywki. Można skorzystać z oferty kina, teatru, można przyjść do, do Aquaparku. Ale dla wielu wrocławskich rodzin to jest także cena tak. zaporowa. Tak. Cena, która w budżecie rodzinnym może się po prostu y, y, nie wpisać w ten budżet. Jasne, dlatego y, rozwiązania, y, które wprowadziliśmy, są też takie, czy polegają na tym, żeby kolejne dzieci po prostu te, te opłaty już tych opłat już nie ujści. Uistnie... Ten bilet to jest 2 plus 2, czyli dwoje tak jest. rodziców i kolejne jest dwoje dziecko dzieci. już wchodzi po prostu. Czyli nie, rodziny wielodzietne są uprzywilejowane. Są uprzywilejowane. Rozumiem, że to także społeczna odpowiedzialność biznesu i promowanie rodzinnego no, trybu. Tak, na wypoczynku. tym punkcie pan prezydent szczególnie zaznacza, że mu na tym zależy, żeby Wrocławianie korzystali, W szczególnie ci najmłodsi Wrocławianie korzystali z z aquaparku, ponieważ jest to zarażanie młodych ludzi bakcylem sportu, bakcylem wypoczynku, zdrowym trybem życia i całą tą filozofią FIT, która w tej chwili takie szerokie kręgi zatacza w, spo w świadomości społecznej. Pięć lat temu, kiedy Aquapark powstawał i otwierał e, swoje podwoje, m, wiele mówiło się, że będzie kon konkurencją dla innych wrocławskich parków wodnych działających już w regionie, np. dla Polkowic, dla Leszna. E, jak z perspektywy czasu co pokazała ta ostatnie, te ostatnie pięć minionych lat? Kto jest właściwą konkurencją dla wrocławskiego akwaparku? Wrocławski akwapark przez 5 lat, który został zresztą wybudowany z dużym rozmachem, nie znajduje konkurencji jakby bezpośredniej w najbliższym swoim otoczeniu. Tak naprawdę dla nas konkurencją są już tylko obiekty Europy Zachodniej, ale oczywiście nie są to ci sami klienci. My konkurujemy z firmami, które są zlokalizowane w Hiszpanii, we Francji czy w Niemczech. Jakby po pierwsze prestiżem, po drugie marką, jakością usług, ilością obsłużonych klientów. Wzajemnie się podpatrujemy, wzajemnie się kopiujemy, czasami my ich, czasami oni nas. Konkurencją dla nas taką bezpośrednią i taką marketingową ściśle jest Tropical Island. W Polsce taka konkurencja, trudno ją bezpośrednio wskazać. Podpatrują nas Polskie akwaparki, o tak powiem. Panie prezesie, chciałam zapytać o kilka takich aspektów, które przez media zostały zauważone. Między innymi pomysł wycofania się z. Funkcjonowania i utrzymywania basenów sportowych, między innymi dostęp do sauny dla, dla szeroko pojętej um, rzeszy klientów, którzy um, mają takie podejście koedukacyjne i bardzo um, swobodne. W, um, jednym słowem, po prostu chodzi o to, jak poruszać się w saunie. Swego czasu media dosyć dużo o tym pisały. Czy te dwie, czy te dwa fakty medialne, czyli odejście od sportowego basenu i otwarcie bądź zamknięcie, i spowodowanie, że sauny będą dla konkretnych płci, w jaki sposób pomaga takim obiektom jak aquapark, O tym, że się mówi? Czy znaczy, jeśli chodzi o basen, o basen sportowy, jak rozumiem, chodzi o basen pływacki, który został y, przekształcony y, y, w strefę dla dzieci, którą nazywamy dziecięcą zatoką? Odpowiem bardzo krótko. 26 lutego zostanie rozstrzygnięty przetarg. Jeśli uda się go rozstrzygnąć, będziemy budować obiekt dedykowany tylko i wyłącznie dla dzieci, a to spowoduje, że basen pływacki zostanie z powrotem udostępniony, udostępniony mieszkańcom. Zależy nam na tym. Tak uważamy, że to jest kierunek, którym należy podążać, i zrobimy wszystko, żeby, żeby tak się stało jak najszybciej. Basen dla dzieci chcielibyśmy, żeby został ukończony. Na pewno przed 1 grudnia tego roku, w związku z powyższym myślę, że do tej, do tej, do tej pory zostanie to załatwione. Oczywiście istnieje cały, cała strefa basenu sportowego, profesjonalnego, ośmiotorowego basenu, z którego mogą Wrocławianie korzystać i oczywiście korzystają. Natomiast jeśli chodzi o, o sauny. Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy po raz kolejny jakimiś trendsetterami w Europie, i, i, a na pewno w Polsce. Początkowo, jak zastanawialiśmy się nad tym, nad tym jak podnieść ilość klientów, czyli podnieść naszą, nasze przychody ze sprzedaży w strefie saun, pojawiały się różne pomysły. Ktoś wymyślił, że warto by było po prostu sauny udostępnić szerszej gremium osób, również osób, które nie chcą. Najkrócej mówiąc, rozbierać się przed innymi osobami z bardzo różnych przyczyn. Mówiono tu głównie o kobietach, o, o, o różnego rodzaju ograniczeniach. I stanęliśmy na stanowisku, żeby spróbować, czy rzeczywiście większą grupą ludzi są ci, którzy się rozbierają, czy, żeby, czy większą grupą ludzi są ci, którzy się nie, nie lubią rozbierać. Okazało się, że jednak przeczucie nas nie, nie, nie zawiodło. Ogromnie większą grupą ludzi są ci, którzy chcą korzystać z sound, ale którzy. Sami nie chcą poddawać się ocenie innych ludzi. I stwierdziliśmy, że Wrocławski Park Wodny rozpocznie taką drogę upowszechniania saun, w których, możemy, w których możemy korzystać jak chcemy. Oczywiście w pewnej granicy. Oczywiście my mentalnie namawiamy naszych klientów, żeby się rozbierali, mówiąc krótko, że nie zawsze korzystanie w saunach... Z, w stroju kąpielowym jest korzystne. My oczywiście preferujemy taki sposób korzystania z saun, ale nie zabraniamy korzystać klientom, którzy nie chcą tego robić. Jest to sauna tolerancyjna, jest to strefa tolerancyjna, i powiem więcej, już wiem, że w Poznaniu identycznie w parku wodnym poznańskim będzie uregulowana kwestia sound, ponieważ przychody z tego powodu radykalnie wzrastają no właśnie ja chciałam zapytać które z obszarów działalności akwaparku przynoszą największe dochody największe dochody przynosi strefa rekreacji to znaczy tam gdzie jest basen i, i, i tam gdzie są zjeżdżalnie to jest strefa która przynosi największe przychody natomiast najdynamiczniej rozwijającą się strefą jest na pewno strefa saun między innymi dlatego wybudowaliśmy pięć nowych saun w akwaparku ponieważ jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmiana podejścia do klienta spowodowała, że mamy klientów zupełnie szersze, szersza gama klientów się też u nas po prostu u nas korzysta z sound. i to, to była naprawdę decyzja, którą ja okupiłem osobiście dość uwagami, dość ciężkimi uwagami pod moim własnym adresem. Osobiście uważam, że to była bardzo trafiona decyzja biznesowa i, i, i ok. Chyba tak pozostanie. 5 lat funkcjonowania to 5 milionów klientów. Czego mogą spodziewać się w najbliższym czasie, jeśli chodzi o najważniejszą inwestycję, która będzie planowana w akwaparku? No mam nadzieję, że największe inwestycje jeszcze przed nami. W najbliższym czasie już zakończyliśmy budowę sauny, saun zewnętrznych. Są to naprawdę światowej klasy sauny zewnętrzne. Basen dla dzieci będzie, będzie budowany, szykujemy też niespodziankę na wakacje. Chcielibyśmy też zaskoczyć klientów, jednak troszeczkę w samej strefie rekreacji chcielibyśmy coś stworzyć, coś, co nadałoby nowego, nowego rozpędu. Nie ma co ukrywać. Rozmawiałem też z panem prezydentem i być może warto by było też w akwaparku coś, coś ciekawego. Jego większego, może kiedyś jeszcze, jeszcze dodać. Czyli wszystko, co najlepsze, jeszcze przed Wrocławianami. Krzysztof Hoł, prezes zarządu Wrocławskiego Parku Wodnego, był dzisiaj gościem programu. Dziękuję serdecznie dziękuję za bardzo. przyjście do studia. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.